codzienne miejsce pracy kierowcy ciągnika siodłowego Volvo. Tam w głębi mamy taki pedał, którego naciskając, dzięki któremu naciskając możemy sobie regulować kolumnę kierownicy w przód, w tył, pociągając również do siebie, przybliżając, oddalając. Tutaj mamy dźwignię kierunkowskazów, dźwignię świateł drogowych, potocznie zwane długie, a także tutaj tym przyciskiem operujemy sobie włączanie bądź wyłączanie tempomatu. W tej chwili jest wyłączony, jest ustawiony przycisk na off. Tu jest on, czyli będziemy mogli włączyć tempomat i tu jest pociągając i puszczając resum, czyli powróci nam tempomat do poprzedniej pamięci obrotów. I tutaj mamy tym przyciskiem na boku możemy sobie ustawić obroty na biegu jałowym. Przykładowo odpalamy sobie ciągnik i chcemy ustawić wyższe obroty, żeby nam pochodził przez chwilę na wyższych obrotach, to sobie tym przyciskiem dodajemy. Tym przyciskiem również dodajemy prędkość tempomatu. Przykładowo mamy ustawione 80 na godzinę, to tym przyciskiem możemy sobie dodać 3 na godzinę więcej, tym odjąć, w ogóle nie naciskając pedału przyspieszenia. Po tej stronie mamy dźwignię retardera bądź też hamulca pomocniczego, hamulca zwalniacza, hamulca długotrwałego stosowania, nazw jest mnóstwo. Także dla tych, którzy się spierają, co to jest retarder, a co to jest nie retarder, po prostu hamulec pomocniczy. Kilkustopniowy. I tutaj mamy taki przycisk nadprędkości. Czyli przykładowo ustawiamy sobie tempomat na 90 km na godzinę. Możemy sobie ustawić nadprędkość 95 km na godzinę. Czyli w momencie, gdy osiągniemy prędkość 95 km na godzinę, włączy się automatycznie retarder, hamulec pomocniczy i zaczyna nas wyhamowywać. Tym przyciskiem właśnie. Dolna dźwignia, wycieraczki. Tutaj mamy pracę, ustawienie pracy wycieraczek, tak powiem, cykliczną, czyli ten czas, te odstępy pomiędzy pracą wycieraczek. Tymi przyciskami operujemy komputer i wyświetlacz. Escape to jest Enter, tak jakby tym poruszamy się w górę, w dół po wyświetlaczu. Co dalej mamy? Koło siedzenia mamy bardzo fajną dźwignię zmiany biegów. To jest skrzynia iShift, skrzynia Volvo i taka bardzo fajna, ciekawa tutaj manetka. Bardzo fajnie mi się tym operowało, bardzo to lubiałem. W Mercedesie też było tutaj na takim taki joystick jakby, czułem się normalnie jak na PlayStation, jakbym grał sobie na PlayStation. Fajnie się tym operuje. Tutaj mamy z dołu taki przycisk, tu z góry i tu jeszcze jeden, tu z boku znaczy się i tu z góry. Tutaj mamy przycisk Economic bądź Power, to w zależności jakie tam chcemy ustawić osiągi. Power, czyli w momencie, gdy będziemy podjeżdżać pod górę, to pojazd automatycznie szybciej zrzuci bieg. Wcześniej. Na mniejszy, zredukuje. I z tyłu mam jeszcze jeden taki przycisk, Limp Hole. Dobrze mówię? W każdym razie, nieistotne, w każdym razie służy on automatycznemu, tak jakby awaryjnemu zjazdu na bazę, czyli przykładowo gdy mamy awarię skrzyni biegów, to tym przyciskiem można go użyć awaryjnie, zjeżdżając gdzieś tam na bazę do miejsca serwisowania. Naciskając ten przycisk możemy przesunąć dźwignię na neutral. Tu mamy wsteczny, neutral, automat i manual. Żeby się przemieścić pomiędzy biegiem wstecznym a manualem, przykładowo, to trzeba wcisnąć ten dolny przycisk tutaj na dole i można się dzięki temu przemieścić dźwignię. Pomiędzy automatem a manualem nie trzeba
wciskać tego dolnego przycisku. Swobodnie, nic nie wciskając, można to przesunąć. Tym bocznym przyciskiem dodajemy biegi górny, dolny, wyżej, niżej, w każdym razie. No i wiadomo, składamy w ten sposób. Bardzo fajna, szybko dosyć działająca skrzynia biegów. I co jeszcze został nam wyświetlacz? A, pięknie. Volvo. Wskaźnik ciśnienia do ładowania, wskaźnik ciśnienia oleju, temperatura cieczy chłodzącej, oczywiście prędkościomierz, obrotomierz, na odwrót, obrotomierz, prędkościomierz, AdBlue, ciśnienie powietrza, no i wskaźnik paliwa. Wyświetlacz, co my tu mamy? Na wyświetlaczu od góry, idąc od góry, FE, czyli to jest tryb skrzyni biegów, tak jakby. FE oznacza tryb długodystansowy i ekonomiczny. Mogą być jeszcze tryby domestic, czyli taki lokalny, budowa, może być jeszcze tryb ciężkiej pracy. W zależności, to jest w zależności od wgranego oprogramowania. Neutral N1, czyli jest skrzynia biegów w położeniu neutralnym. Tu mamy dalej w drugiej rubryce czasy jazdy, czasy pracy. I na dole mamy temperaturę. To jest pierwszy wyświetlacz ulubiony, że tak powiem. Główny, który można sobie zmienić, ustawić dowolnie. Dowolnie sobie można ustawić, jak się tam chce i co będzie nam się tu wyświetlać. Tak jak wspominałem wcześniej, tym przyciskiem ustawiamy sobie, operujemy sobie wyświetlacz, wcisnąłem Enter i pojawiło nam się wskaźniki. Wciskam Enter dalej, czyli to jest ta pierwsza pozycja, temperaturka, jadę dalej tutaj tym joystickiem, temperatura oleju, temperatura z oleju skrzyni biegów, napięcie, ciśnienie, no i pierwszy. Dane paliwa, tu sobie można ustawić spalanie akurat na godzinę, bo jest na postoju. Gdy ruszymy, automatycznie się przestawi na 100 km. Dane etapowe, czyli etap pierwszy można sobie ustawić. Czyli z etapu pierwszego, na pierwszym etapie zostało zużyte 5744 litry paliwa. Tutaj mamy zasięg, czyli mamy 145 litrów paliwa, które starczy na 655 km teoretycznie. W praktyce to się różni, jednak różni się, zakłamuje. Także co dalej mamy? AdBlue, poziom AdBlue. No i to było pierwsze już. Czas droga, czy aktualny czas, budzik. Tutaj mamy dane etapowe z danego odcinka, można sobie skasować, przykładowo rozpoczynając trasę i dojeżdżamy na miejsce, patrzymy, o, przejechaliśmy tam 1814 km. Średnia prędkość z danych etapowych pierwszego odcinka, drugiego akurat ustawione było, wyniosła 54 km na godzinę. I tu mamy czasy jazdy, czyli dane z tachografu. Dalej mamy wyświetlacz nocny, wciskając zniknie nam zupełnie wszystko. Podświetlenie można sobie tutaj wyregulować, podobnie jak i tym pokrętłem. Można sobie ustawić to przyciemnienie bądź rozjaśnienie tego wyświetlacza. Ulubione ustawienie wyświetlacza, to wspominałem wcześniej, można sobie tutaj zmienić w pierwszej rubryce, w drugiej, trzeciej. Można sobie ustawić, co nam najbardziej pasuje, co nam jest najbardziej potrzebne, co potrzebujemy. Dobra, i wyświetlacz odwrócony, czyli to, co się świeciło na jasno, świeci się na ciemno i na odwrót. I dalej mamy komunikaty pojazdu, brak komunikatów. Wyświetlacz zmienimy z powrotem, jak było. Brak komunikatów. I to by było tyle. Wyświetlacz ogólnie taki, bym powiedział, optymalny.
co potrzeba jest. Najfajniejszy wyświetlacz z wszystkich cienników, którymi jeździłem, był Viveco Stralis. Chyba taki najbardziej kolorowy, taki najbardziej taki ciekawy, bym powiedział. No i to by było chyba na tyle. Kierownica zwykła mogłaby być multimedialna, czyli tu mamy dodatkowe jeszcze panele sterowania radiem i tak dalej, innymi funkcjami. Jeszcze. Krótki obejście po kabinie. I to by było na tyle. Do następnego razu.